Trawa się pojawiła dosyć nagle, ponieważ z dnia na dzień, dosłownie w przenośni, trawa była rozkładana z rolki, także w ciągu jednego dnia założyliśmy cały ten trawnik, który tutaj Państwo widzicie. I tak oto zamiast brzydkiego, brudnego klepiska powstało piękne, zielone podwórko. Stało się to dzięki współpracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z Bielską Zielenią Miejską. Do tej owocnej współpracy doszło na dziedzińcu nowo wyremontowanej przez ZGM kamienicy przy ulicy 11 Listopada 64. W porozumieniu z ZGM mieliśmy tutaj zrobiony projekt wykonawczy, nie za duży, no bo teren też nie jest jakiś olbrzymi, natomiast oczywiście projekcik był zrobiony. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie nam się dobrze rozwijała. Chcemy właśnie zrobić takie ciekawe zielone zakątki w naszym mieście, żeby nie tylko eksponować budynki remontowane, ale również tereny zielone, które są jakby wpisane w tą infrastrukturę. Mogę od razu pokazać Państwu pięknego buka purpurowego. Buk Purpura pendula, czerwone liście, zwisający pokrój, piękne drzewo. Mamy również nasadzone tutaj graby zwisające oraz piękny okaz klona Ginali, który jesienią się będzie cudownie przebarwał na czerwony kolor. Ten budynek 64 i 64B jest własnością gminy w 100%. Jeszcze nie mamy tutaj wspólnoty, więc dlatego postanowiliśmy w ten sposób zadbać o wygląd i o całą strukturę techniczną, jak również o tą strukturę zieloną, żeby wszyscy mieszkańcy oraz przychodzący tutaj mieszkańcy miasta mogli podziwiać ten uroczy zakątek. Rozpacz była czarna, a teraz jest cudna lina. Jest pięknie, jak to się mówi, jest czym oddychać. Nie tym pyłem, tylko akurat właśnie przez tą zieleń po prostu jest czystsze powietrze. Ładnie, schludnie zadbane, tak. Każde podwórko tak powinno w zasadzie wyglądać w centrum miasta. Chcemy akurat mieszkańcy tutaj dbać o to, żeby nikt nie zniszczył tego. Bo tu jest akurat sklep, wiadomo, że od 6 do 18, ale później jest brama zamykana. A do czego te tory tu służyły kiedyś? Dawno, dawno temu był zakład lutmistrza. To torowisko, ono było cały czas zachowane. Konserwator zabytków postanowił, żeby jednak nie naruszać tej struktury, żeby to odkryć i wyeksponować. I tak na dziedzińcu powstała urokliwa, otoczona zielenią, brukowana ścieżka. Budynek 64 i 64B, przed którym stoimy, jest pod ścisłym nadzorem konserwatora. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że ten budynek akurat startuje w konkursie Modernizacja Roku. Zachęcam wszystkich Państwa do głosowania na ten budynek. Można oddawać głosy na naszej stronie internetowej. Link jest podany, także mam nadzieję, że uda nam się również zdobyć jakąś nagrodę.